Sorry, moja mama przyszła i tak. Jak już macie tego pamiętam, przepraszam. To tak, jest kolejne zadanie, kolejne questy. Na początku jest ich po prostu najwięcej. I to jest moim zdaniem chyba najlepsze właśnie w części Star Stable. Najlepsze. O ja, to jest to zadanie, które oczywiście nie umiałam zrobić, teraz ja umiem na każdym... Specjalnie sobie konta robię, żeby sobie odświeżyć jakby pamięć, jak to dawno było, kiedy... Tak, nie mogą nas zobaczyć, więc szybko to trzeba zrobić. To znaczy, no, patrzcie na mnie. Jak ja to robię i jak na przykład idą właśnie tak w twoją scenę, to niestety nie możesz tego zrobić, bo on ciebie po prostu widzi. I właśnie nie radzę wam robić tego. Tylko po prostu sobie tak po kolei robić tam, gdzie ich nie ma. Radzę wam oczywiście też... żeby robić to troszeczkę szybciej, bo nie wiem, czy to właśnie nie wiem, czy to było kiedyś na czas, czy mi się tylko tak wydaje. Chyba nie. Nigdy nie umiałam tego questa zrobić, a teraz go umiem. Nie wiem, jak go na pierwszym koncie zrobiłam. Teraz poczekam, aż będę udawać. A on chce mnie walnąć tym czymś. No i zrobiłam w taki sposób zadanie. Spokojnie zrobiłam. I one są już wyłączone do końca gry. Więc to jest właśnie... najlepsze, że nie trzeba ciągle tego robić. I... tak... jedziemy wyłączyć prąd. Ale nie wiem po co. A, ta. I teraz będę na tym koncie grać, bo no bo tamto konto, wiecie, no było im pierwszym kontem i tak naprawdę zamierzałam od niego odejść, bo jak mnie oczy łzawią, bo mam wyłączoną tą grafikę, co mam na tamtym komputerze i tylko na tym będę niestety nagrywać, bo bo tam Bandicam tak się tnie, normalnie tak się tnie, że wow, normalnie nie można nic oglądać, nawet nie kranina. Więc jeżeli już na tamtym kompie po ostateczności będę musiała wam coś nagrać, to nie ze Star Stable, bo w Morni się normalnie tak tnie, jakby nie wiadomo co to było, komputer ledwo tamten zipie. Ten moja siostra mi pozwoliła, żeby go wsiąść. I tak. Wszystko wam zlepię w Movie Makerze, bo nie chcę wrzucać wszystkich odcinków na YouTube'a, że trzy części będą, bo... po prostu to będzie wtedy takie dziwne. No. Dobra, gdzie my teraz jedziemy? Do Jaspera, oczywiście, którego dobrze bardzo znacie. Ała. A! Przyjadę ją!
Jezu, co to miało być? Właśnie nie wiem, czemu właśnie przenikam przez te osoby. Chociaż nawet to jest dobre, bo na czampie to by było takie trochę oszukujące, bo gdyby ktoś jechał przed tobą, no to wiecie. Dobra, zwolnij tutaj, bo on właśnie na mnie będzie wrzeszczał. O, właśnie tak. I nie chciałam właśnie się zatrzymać w taki inny sposób, bo... O, mam trzeci level. Już trzeci. Potem czwarty i będę musiała kupić steroidorka. I tak, to jest mój pierwszy let's play z nową nazwą kanału. Nie chciałam tamtej mieć, dlatego że po prostu jest już nudna. Nudziła mi się. I wiecie. Nie chciałam mieć nową nazwę kanału, bo chciałam zostać vlogerką, ale nie za bardzo mi to idzie. Więc postanowiłam, że zrobię sobie taki mini let's play. I tak, jeżeli jest taki zegarek, musicie czekać do jutra, żeby zrobić to zadanie. To jest chyba już wytłumaczone. Ale mamy też dużo questów. To będzie długi odcinek pierwszy. Bo po prostu muszę zrobić te questy wszystkie. A jutro będzie odcinek drugi. Myślę, że odcinki będą się pojawiały codziennie. I jak jest taki właśnie znak tamten, to nie wchodźcie tam, macie ten teren na razie zablokowany i odblokujecie go w przyszłych zadaniach. I teraz właśnie będą omawiane sklepy. Tutaj możecie kupować wszystkie sobie ciuchy. Na razie nie możemy, bo... No, nie mamy za bardzo kasy, chociaż na niektóre nas tam stać. Na siano i na nową uzdę. Siano trzeba kupować za 50 zł. Wow. I teraz omówię się kropki, żeby tego nie przerwało. Tak. Żółte kropki to są od questów, niebieskie są od traków, a zielone są z ukończonym zadaniem. Ale niektóre niebieskie kropki są nie tylko z rejsami. A, bym ją przejechała. I tak, podczas questów też zarabiamy pieniążki. Ja jadę, mam jechać przecież do jakiegoś kostka. Nie wiadomo jakiego kostka. Nie znam go. Au. Tak, zawsze tędy przejeżdżam. A, pewnie się ściąga. To! Au.